Halo, dzień dobry, witam Was serdecznie. Poniedziałek, nie wiem, 18 czerwca bodajże. Tak trochę drugi tydzień w trasie zaczynam. W ramach informacji wczoraj przenieśliśmy się z Lizbony do Badajoz. Wiesz, taki weekendowa trasa była, sobie z kolegą jechałem, odpoczywaliśmy trochę. Tymczasem dzisiaj ambitny plan z Albacete, bo tutaj się znajdujemy. Trzymam kilka kilometrów do. Z Albacete jadę do Mediolanu. Jedziemy się zaraz załadować, zobaczymy, o której Hiszpanie w ogóle raczą mnie uraczyć towarem. No i tyle. Autko po weekendzie umyte. Może trochę w środku, nie wysprzątane tak dokładnie, jakbym chciał. Ale nie, źle. Resztę sobie ogarnę na tygodnie jakoś. Tymczasem jadę w poszukiwaniu internetu, w poszukiwaniu mojego towaru na firmie. Was zapraszam na intro i ten. No, witam w kolejnym tygodniu. Hehe, pyk! Jak widać, ja już wyjeżdżam, towar załadowany. Zeszło im trochę, ponieważ czekali na potwierdzenie od klienta, na jakieś papiery od klienta, chyba z Anglii, nie wiem, bo to jakaś firma w Anglii to ogarniała. Także generalnie transport międzynarodowy, czyli jadę z Hiszpanii do Włoch, a organizuje wszystko firma w Anglii. Znaczy chyba siedzibę mam, nie wiem, mniejsza z tym. Słuchajcie, jest taki mały raporcik sytuacyjny do przedstawienia, więc 13.06 ja mam być w sumie w 24 godziny, bo do 13 we Włoszech 1500 km. Te 1500 km to jest takie 19 godzin jazdy, czyli zdążę się jeszcze przespać na spokojnie, z dobre 5 godzin i sobie na miejsce zalecę. Także na razie zwiedzamy hiszpańskie stepy, bo Hiszpania w większości to jest taki jeden wielki step. Ja to się śmieję, jak oglądałem Króla Lwa i tam właśnie ten krajobraz sawanny mi się najbardziej podobał, czyli te akacje, taka lekko uschnięta trawa i tak dalej. To w Hiszpanii, może nie akacje, ale w Hiszpanii ten widok jest naprawdę częsty. Z innymi drzewami, ale tak, to jest częsty widok w Hiszpanii. To fajnie wygląda, ale chciałbym tu mieszkać, dla mnie to jest zdecydowanie za gorąco. W tym momencie już jest ponad 30 stopni, a nie wiem, co będzie o 15. Kocham tych cwaniaczków. Właśnie wysiadałem z auta i mi gościu zaczepił, że o, Polska, papierosów nie chcesz, sprzedaję, że nie palę. A wódka, 8 euro mam, że nie mam czasu pić, nie chcę. A to ci może szyby umyję. Ja pierdykam, skąd się tacy ludzie biorą? Ale wbrew pozorom, ciekawostka, oni zarabiają naprawdę niezłe pieniądze na tym. Ten autogrill bardzo podobny, znaczy no autogrill w sumie, nie? Bardzo podobny do tych włoskich. Ale się sparuwa tutaj. Myślałem, że pojadę gdzieś w jakieś chłodne miejsce, nie wiem, na przykład Anglię.
ale spedytor mnie nie uraczył. Wysłał mnie do Włoch. Swoją drogą. Tam macie fajny widok na Walencję jeszcze. Tam się muszą nieźle bawić chłopaki. W ogóle, słuchajcie, jaki numer wam powiem, bo jadę sobie i trafiłem na zwężkę. Czy zwężkę? Mijankę! Hiszpanie zrobili mijankę. 15 km w ciebie tej zwężki, ja pierdolę. Właśnie kolega tam się zdziwił razem ze mną, bo jedziemy już dobre 10 km, ta zwężka nadal, znaczy ta mijanka nadal jest. Jestem ciekaw, jaka będzie kolejka po drugiej stronie. Bo to jest jakaś abstrakcja, my w ogóle wjechaliśmy z bomby w miarę. Więc podejrzewam, że po drugiej stronie kolejka będzie dość sroga. Co ci, Hiszpanie? Ciekawostka numer 2, dojechałem do końca. I to wygląda trochę tak, jakby tam w ogóle była droga, w którą stronę zamknięta. Co ci, Hiszpanie? Mały postój po drodze. Kolega, z którym jadę, poszedł po bagietkę. A ja sobie kupiłem dzisiaj w Lidlu. Tak, byłem w Lidlu i was nie zabrałem. Ale był taki szybki Lidl. Kupiłem sobie dzisiaj w Lidlu sałatkę znowu, więc ja ostatnio jak wróciłem do schwarków, sałatek i innych tego typu pożywek. O, zobaczymy, co z tego będzie. Lecimy dalej. Witam wszystkich pięknie. Kurde, nie zamykaj. Raport sytuacyjny. Miasto alkoholu, imprez, rozpusty. No nie wiem, czego jeszcze. Godzina 23:15, my się z kolegą tankujemy. Strasznie wieje. Co mnie bardzo niepokoi, bo jeżeli tutaj strasznie wieje, to na południu Francji też będzie wiało bardzo, jak nie mocniej. Strasznie do kitu się jedzie w taką pogodę, wam powiem. Jak jest taki silny wiatr, a tutaj okolice Perpignan, na tej linii Perpignan do Montpellier, generalnie takie wiatry zdarzają się często i często jedzie się niefajnie. O, już! O! Co? Kolko weszło. Jeździła. A, no i zapomniałem wam powiedzieć. 800 km do celu.
ranek. Jestem gdzieś pod Arles. Zostało mi jakieś 650 km do celu. No i tak, po drodze położyłem się spać na pół godziny, ale spałem nie pół godziny, tylko dłużej. Musiałem jechać na płatną, a teraz mnie tak muli, że idę po Monsterka. No i szybciutki raport sytuacyjny jest taki, że ja mam w tym momencie do celu około 500 km, niecałe 500 km. Jest 7.20. Miałem być na 13. 13.15, 13.30. Obsuwa nie jest tragiczna, może to jeszcze nadrobię, zobaczymy. No ale czasami tak jest, że no, można się zaskoczyć. Poprzednią noc miałem dość ciężką, ponieważ pół nocy męczyłem się z komarami. Nie polecam nikomu. Muszę w ogóle znaleźć jakiś sposób na te komary. Jakąś odstraszacz albo coś, bo jadąc do Włoch, do Portugalii, do Hiszpanii, latem z komarami jest tragedia. Autentyk. Nie polecam nikomu. No. Także pada mi znowu bateria, więc odezwę się do Was później, a tymczasem pedałujemy, bo jeszcze dzisiaj mamy coś do załadowania, że trzeba się spieszyć. Raporto situazione! Buongiorno! Buongiorno! Antonio lubi dziewczynki! To każdy raz jak jestem we Włoszech, moja babcia mi tak mówi, kiedyś taki sąsiad to już zgadał. Buongiorno! Buongiorno! Antonio lubi dziewczynki! No, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, jeden towar wyrzucony po 13, tak jak mówiłem. Drugi towar załadowany. Trochę mnie nie było. 17.42, 1100 km, gdzieś pod Berlin, nie patrzyłem dokładnie, no to jest takie 13 godzin jazdy, jakieś 4 godziny na sen po drodze, tak liczę, żeby być jakoś rano w miarę, no, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo różnie to bywa w życiu, natomiast plan jest taki, żeby sobie dolecieć na spokojnie, póki widno ładnie przez Alpy do Austrii. Przelecieć Austrię i potem będziemy myśleć co dalej. Spać wolałbym iść gdzieś w nocy, bo w nocy się lepiej śpi. Tymczasem mecz Polska-Senegal i otwarcie dla Polaków Mistrzostw Świata w Rosji. Nie oglądam. Myślę, że zaraz będę zhejtowany tutaj w komentarzach, że jak to, że w ogóle nawet nie słucham i tak dalej. A no tak to, że mnie piłka nożna nigdy nie jara. Znaczy jarała mnie kiedyś. Potem się przestawiłem na hokej i uznałem, że hokej jest dużo ciekawszą dyscypliną sportu. Dla mnie. Każdy ma prawo do swojego zdania. No i tak jakoś, nie wiem, nie czuję tego spuszczania się nad Polakami w Mistrzostwach Świata. Poza tym, no nie wiem, wydaje mi się, że trochę za duża presja jest na nich, bo wszyscy tak, że o, ostatnio im dobrze szło. I że i tak dalej, a tymczasem przegrywałem 1-0 z Senegalem. Oby to się nie skończyło źle. Także taka sytuacja. Ja sobie jadę dalej. 312 do Brennero. Tak sobie myślę, że mam ochotę dzisiaj stanąć na szejka. Na moim McDonaldzie kiedyś, którym bardzo często stawałem. Ostatnio staram się unikać takich rzeczy, ale czasami można. No, to teraz jak na pit stopie, szybki posuń w Lidlu.
Zostawa przyjechała. Idę sobie po moje ulubione serki, no bo wyjeżdżam z Włoch. Nie wiem, kiedy tu wrócę, więc sobie dzisiaj jeszcze zjem. I po lodziki, tartuffo, też bardzo lubię. I też są tylko we Włoszech. Kolejki nie pocieszają. To jest zdecydowanie to, czego we Włoszech nienawidzę. Jest, nie wiem, koło 19, 18, jest 32 stopnie, przegięcie. Słuchajcie, szybka przerwa. Tutru. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś biegałem na tej stacji. Staraliśmy z kolegą bodajże. I dzisiaj w ogóle to jest jakieś oblężenie. To jest niesamowite. Tam w tym miejscu stały wtedy osobówki. To było pełno miejsca dla osobówek. A dzisiaj cała ta stacja, calutka ta stacja jest zawalona ciężarówkami. Ja rozumiem, panowie, ciężarówek, ja naprawdę nie mam nic do was i do waszego Tacho, ale patrzcie czasami, żeby zostawić już dwa miejsca dla osobówek. Jezu, jak się wystraszyłem. Nie mogłem kluczyków znaleźć, a ja wsadziłem do saszetki zamiast do kieszeni. No więc tak, prośba do was. O tak, drodzy kierowcy dużych, nie zawalajcie 100% miejsca na takich stacjach, ja pierdykam. Macie pretensje do nas? Że parkujemy wam w rajkach dla dużych. Ja parkuję tylko wtedy, kiedy jest ich naprawdę dużo i wiem, że długo nie będę stał. Więc patrzcie też w drugą stronę, trochę empatii. Nie mam do was pretensji, żeby nie było. Natomiast niektórzy przesadzają. Szybciuteńki raport sytuacyjny. Wedle moich przewidywań za chwilę będziemy w Niemczech. Właśnie się zatankowałem. 217 litrów weszło. Czyli całkiem sporo. Jak na tak małą odległość, którą zrobiłem. No ale to tak jak mówiłem, dość mocno się spieszyłem niestety. A sprinter ma to do siebie, że jak się jedzie do stówy, to on pali naprawdę znośnie mało. Jak się jedzie ponad te 110, długo będę odrabiał to spalanie. No ale mniejsza z tym. Raporcik sytuacyjny. 24, czyli tak jak przewidywałem, do celu mi zostało 670 km, czyli 7 godzin jazdy. Czyli mam jakieś 3 godziny zapasu. 4. No nie wiem. Na 10 chciałem być. Na 10 chyba nawet jest w planach, żebym był. Ale co z tego wyjdzie, czas pokaże. Na razie się czuję dobrze. O dziwo, w sumie pospałem tej nocy trochę, bo budzik mnie nie obudził, więc spoko. No i tak czasami w tej pracy właśnie też bywa, że jakoś tak się wszystko ułoży, nałoży i jest kupa roboty. A im lepiej robimy tą robotę, im szybciej się wyrabiamy, tym mamy jej więcej. Niestety. A ja jestem osobą, którą ponosi ambicja. No i czasami mógłbym po prostu powiedzieć, że sorry, dobra, ja dzisiaj już nigdzie nie jadę, idę spać, chcę odpocząć i tak dalej. Natomiast no, te 5-6 godzin snu na dobę mi wystarcza i tak jak powiedziałem, ambicja mnie ponosi i jeździ się dalej. Więc rada taka dla młodych kierowców, którzy zaczynają, jeżeli faktycznie odczuwacie zmęczenie, macie jakieś dwa gorsze dni, mówcie o tym głośno w spedycji. Może się wam trafić taka spedycja, że będzie miała to w dupie, niestety, no ale mimo wszystko mówcie to, nikt z wróżką nie jest. A tutaj zameczek w Kufstein.
dobry. Witam wszystkich z Niemiec. Dzisiaj nie odzywałem, bo w sumie jazda była nudna i męcząca. Nad ranem. Po pierwsze położyłem się spać. Pospałem jakieś 4 godziny. W planach było mniej, no ale boliło, więc ten. No i 220 km do celu. Niemcy nie zaskoczyły. Tak cudownie się jechało, myślałem, że może mnie Niemcy zaskoczą tym razem. Nie tym razem. Także stoję w korku. Chciałbym to zrzucić jak najszybciej, bo ładuję dzisiaj towar do Szwajcarii. I chciałbym poładować ten towar i sobie iść spać. Jak człowiek, a potem sobie w nocy Niemcy przejechać. No ale jak na razie korek. Już tak właśnie wygląda intensywna jazda w pierwszej połowie tygodnia. Nie wiem jak to poskładam ten odcinek, ale jakoś to będzie. Sytuacja tego typu, że towar zdjęty. Godzina 13 po rozładunku, byłem o 12. Teraz zależy mi, żeby szybko dolecieć i załadować ten towar do Szwajcarii. I tak myślę, że jak załaduję ten towar do Szwajcarii, to sobie po prostu wyjadę, wezmę prysznic, pójdę spać na parę godzin. A Niemcy sobie zrobię nocą, bo jakoś tak w nocy się lepiej jedzie. To mi się wydaje przynajmniej. Na razie, jak widać, czekam na pociąg. Pociągu! O, jest pociąg. A, zawołałem i przyjechał. Witam Was już dzisiaj w ostatnim wejściu. Nie odzywałem się do Was dzisiaj tego dnia, ponieważ to było takie już lekko łapało mnie zmęczenie. Myślałem, że wezmę sobie prysznic i pójdę spać. Telepie mi się cały aparat, low. Myślałem, że wezmę sobie prysznic i pójdę spać, no ale niestety po drodze się przespałem jeszcze 2 godziny. Moje słońce mnie obudziło. Przyjechałem właśnie się okąpać. I sytuacja tego typu, że zostało mi 700 km. Część pewnie będę robił rano, ale cóż, zapomniałem światło wyłączyć. Jednym z powodów było to, że nie nagrywałem, było to, że mi się kończy miejsce na aparacie i zostało może jakieś 2 minuty, więc będę się streszczał. Dzisiejszy dzień to był taki dzień, który pokazuje, jak czasami jest ciężko, jest ciasno z kilometrami, czasami się wszystko tak ułoży, czasami coś się po drodze spierdzieli. No i wygląda tak, jak wygląda. Spalanie mi trochę wzrosło przez te 3 dni, więc będę musiał to zbić w najbliższym czasie. Ktoś tam napisał fajny komentarz. Nie jechałem 95, bo chwilami było nawet ponad 120. Pozdrawiam Sławka. Szef się ucieszy. No, ale sytuacja tego wymagała. Teraz będzie zbijanie do Szwajcarii. Jadę sobie na spokojnie. W nocy nic nie będzie ciekawego do nagrania. Więc tak wyglądały w sumie te prawie 3 dni. No i co mogę więcej rzec? Tradycyjnie życzę Wam wszystkim dobrej nocy, miłego dnia, bądź fajnego popołudnia. A my widzimy się w kolejnym odcinku i myślę, że już ze Szwajcarii, bo zmierzam do granicy na Basel, tam będę się odprawiał i tam się do Was odezwę. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!